Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zadanie maturalne związane z funkcją wykładniczą. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę maturalną i kalkulator zawsze warto mieć przy sobie. I rozpoczynamy, moi drodzy. W naszym zadaniu mamy naszkicować wykres funkcji f, która, jak widzicie, działa ze zbioru obustronnie domkniętego od minus 3 do 3 do zbioru liczb rzeczywistych określonej wzorem tutaj podanym. No więc wspominałam, że będzie to zadanie związane z funkcją wykładniczą. No i tu ta funkcja wykładnicza jest właśnie ukryta. Musimy naszkicować jej wykres. No i ktoś pomyśli, co w tym takiego trudnego, ale tutaj jakby musimy być bardzo czujni, ponieważ to zadanie jest dosyć ściśle podane. Przede wszystkim pamiętajcie, że wasza funkcja działa z tego zbioru i nie innego. Czyli ja nie mogę sobie wziąć jakiejś liczby, na przykład 4 czy 10, bo to nie jest mój zbiór, moja dziedzina, z której mam to zadanie sobie policzyć. Dlatego jeżeli będziemy budować naszą tabelkę, to ta tabelka może zawierać tylko liczby z tego przedziału. No więc jak już o tabelce mowa, no to sobie zapiszmy ją. I teraz najlepiej będzie, jeżeli będziecie podawać jak najwięcej tych liczb. I żeby one były i dodatnie, i ujemne. I powiedzmy, że przyjmiemy, że będziemy podawać wszystkie liczby całkowite, czyli na początku będzie minus 3, potem minus 2, potem minus 1, następnie 0, 1, 2 oraz 3. No i w takim oto wypadku, moi drodzy, jak nasze zadanie będzie wyglądać? No więc tak. Podstawmy sobie na początku za x nasze minus 3. Jeżeli ja tutaj wstawię, no to może będę liczyć każdą z tych, czyli f od minus 3, to się równa. To jest pierwiastek z 2 i tu mamy w potędze minus 3 plus wartość bezwzględna z minus 3. I co się tutaj dzieje? Co robi wartość bezwzględna? Wartość bezwzględna, jej wynik zawsze musi być liczbą dodatnią. Wartość bezwzględna to jest inaczej odległość liczby na osi od zera. I tu wiemy, że to będzie wynosiło 3, czyli to będzie inaczej pierwiastek z 2 do potęgi minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 jest 0, czyli cokolwiek do zera podniesione to jest 1. Czyli pierwsza tutaj wartość to jest 1. No i teraz co się dzieje dalej, moi drodzy? No więc tak, jak wstawię sobie tutaj minus 2, to co się okaże? No to się okaże, że będę miała sytuację, jak mam f od minus 2, to się równa pierwiastek z 2 minus 2 plus wartość bezwzględna z minus 2. I tu podobnie, tu będzie 2 plus minus 2 to będzie 0, czyli znowu wychodzi mi 1. No to sprawdźmy, czy jest podobnie z f od minus 1. I tutaj, żebyście nie skończyli liczyć zadania, o to sobie uzupełnimy jedynkę, bo na przykład dla każdego będzie, ponieważ no, nie zawsze tak musi być. I teraz tak. Czyli mamy tak, pierwiastek z 2 do potęgi minus 1 plus wartość bezwzględna z minus 1 równa się. I teraz tak, tu mamy 1 plus minus 1 znowu 0, czyli znowu wychodzi 1. I teraz, moi drodzy, wniosek jest taki, że jeżeli tutaj będą te liczby ujemne, no to widzimy, że tu zawsze powstanie ta liczba przeciwna z tej wartości bezwzględnej, dlatego nam wychodzą te zera tutaj w potędze. I dla zera, jeżeli ja wstawię tu za x 0 i tu 0, no to też wyjdzie mi 0 plus 0, czyli 0, czyli już też bez liczenia mogę wpisać 1. Ale co innego w przypadku liczb dodatnich, bo zobaczcie. F od 1 to będzie pierwiastek z 2 i tu mamy 1 plus wartość bezwzględna z 1. A wartość bezwzględna z 1 to jest 1 plus 1 to jest 2, czyli będzie pierwiastek z 2 do 2, czyli to jest po prostu 2. Czyli tu już jest inaczej, czyli musimy sobie wszystko rozpisać. Oczywiście, gdybyście sobie chcieli podstawić jako x jakieś ułamki, też Wam by wychodziły konkretne wartości, jak najbardziej prawidłowe, z tym, że zawsze lepiej podstawić sobie coś, z czego wiemy, że potem wyjdzie nam liczba naturalna lub całkowita. No to tak sprawdźmy sobie, co będzie, kiedy podstawimy f od 2. Tu będzie pierwiastek z 2 do potęgi 2 plus wartość bezwzględna z 2, czyli to będzie co? Wartość bezwzględna z 2 to jest 2 plus 2 to jest 4, a pierwiastek z 2 do potęgi czwartej to jest
4, bo to będzie 2 razy 2, czyli wychodzi nam 4. Czyli mamy kolejną wartość i jeszcze jedną sobie policzymy, czyli tu będzie f od 3, czyli to będzie pierwiastek z 2 do potęgi 3 plus wartość bezwzględna z 3, czyli tu mamy 3 plus 3, czyli 6. No i pierwiastek z 2 do 6 to jest, moi drodzy, będzie tutaj 2 razy 2 razy 2, czyli 8. I teraz tu mamy 8 i teraz, moi drodzy, co zrobimy? No mamy tych parę punktów. Tu widzimy, że dla liczb od minus 3 do 0 wychodzi nam cały czas stale jedynka i tak będzie też dla ułamków, gdybyśmy sobie minus 1, 2 wzięli, tak będzie tutaj cały czas. No a tu natomiast będzie już nam powstawała ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, postać funkcji wykładniczej. No to spróbujmy to jakoś namazać. Czyli tak, ponieważ mamy tutaj naszkicować wykres, więc jeżeli wy macie dostępne kratki, zróbcie to jak najdokładniej. Tu mamy x-y i tu mamy y-ki. I w sumie tych y-ków no malowałam troszeczkę za mało, więc muszę poprawić, bo aż do 8 mamy. Czyli może tak, zmarzymy jeszcze raz nasz układ. Ponieważ u liczby wartości ujemne nam potrzebne za bardzo nie będą, więc sobie je pominiemy i narysujemy taki wykres, o, w ten sposób. No i powiedzmy, że ja jeszcze tutaj przedłużę, żeby nam się te y-ki aż do 8 zmieściły. I teraz tak, wiem, że x jest od minus 3, czyli powiedzmy, że minus 1, minus 2, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i 3. I teraz tak, tu sobie zaznaczymy do 8, czyli to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I teraz tak, od minus 3 łącznie z minus 3 do 0, łącznie z 0, mamy cały czas, przyjmujemy tutaj jedynkę, czyli tu będzie w formie funkcji stałej, takiej tutaj półprostej, czyli tu wychodzi do 0, czyli dotąd będzie taki odcinek, w sumie można byłoby lepiej to ująć. Odcineczek wychodzi nam w ten sposób i teraz od 0 zaczyna się dziać ciekawie, bo dla jedynki już mam 2, czyli na tej wysokości, dla dwójki już mam 4, a dla trójki to ja już mam w ogóle 8. Mam nadzieję, że tutaj w miarę czytelnie to wygląda. U Was na pewno wychodzi lepiej. I teraz jak pociągnę, to tu się robi już taki bardziej znany, wyobraźmy sobie, że ten punkt tutaj leży, wykres funkcji wykładniczej. Czyli tak, widzicie, co wartość bezwzględna nam tutaj zrobiła? Ona spowodowała, że właśnie ujemna dziedzina po prostu jest funkcją stałą tutaj. Powstała, bo jest po prostu, no, gdybyście nawet pociągnęli ją tutaj dalej, gdyby było określone inaczej, to i tak to dalej byłoby równe 1. I możemy sobie podpisać, że to jest właśnie wykres naszej funkcji f od x równe pierwiastek z 2 do potęgi x plus wartość bezwzględna z x. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. Naszkicowaliśmy nasz wykres funkcji. Tabela jest jak najbardziej tutaj nam potrzebna. No i cóż, to jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie, po pierwsze, do zadań związanych z funkcją wykładniczą, a także do zadań związanych z maturą, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.